Jutro też bym po ciebie przyjechał. Może odwiedzimy ciocię Ewę? Dawno nie widziała się Emilki. Chyba nie chcę. Okej, to sama zdecydujesz. Dzwoniła twoja wychowawczyni. Tak? No tak. I mówiła, że od poniedziałku nie było cię w szkole. Ale jak to? Przecież odbierałam ją spod szkoły. No ale to nie znaczy, że w niej była. Najwyraźniej nasza córka robi nas w konia. Gdzie ty się szwędasz? No mów, głucha jesteś? Nie krzycz na nią, uspokój się. Nie jesteś już małym dzieckiem. Zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim ja jestem stanie psychicznym. Naprawdę nie potrafisz tego uszanować? Chcesz mnie wpędzić do grobu? Spadaj. Zwariowałaś? Dlaczego ją uderzyłaś? Jak ona się zachowuje? Mało mam problemów? Ona tak samo przeżywa zaginięcie Kuby, jak i my. Na pewno dlatego nie chodzi do szkoły. Mogła przyjść i mi o tym powiedzieć. A nie przyszło ci do głowy, że nie chciała cię denerwować? Marta, ty się musisz leczyć. Sam się lecz! To ty nie panujesz nad sobą, nie ja! A co? Może nie mam powodu? Może i masz, ale nie możesz się wyżywać na dziecku. Nie pozwolę ci na to!